Okej, okay. Dobierz sobie gumę poziomem trudności. Proponuję oczywiście zacząć od lekkiej, jeśli to jest pierwszy raz, w którym wykonujesz to ćwiczenie. Zwróć uwagę na pozycję. Formuj łuk stopy. Stopy powinny być niemal równolegle. Lekko na zewnątrz. 3-5 stopni to wystarczy. Pochylam się w przód, wypychając biodro lekko za siebie. W tym momencie już czuję, że ciężar mojego ciała jest oparty na pośladkach. Kolana wykręcam lekko na zewnątrz, także od moich kolan aż do bioder czuję przyjemne napięcie mięśniowe, które właśnie rozchodzi się tą drogą. I teraz staram się, aby ruch był wykonany ze stawu biodrowego. Krok jest relatywnie mały, bo tu nie chodzi o to, żeby stanąć daleko, chodzi o to, żeby wykonać ruch konkretnie z biodrem w mięśni pośladkowych, cały czas dbając o to, żeby linia kolana pokrywała się z linią stopy. Od boku. Nazwałbym to, że to jest 30 stopni zgięcia. Zwracamy uwagę na to, żeby ruch był wykonywany ze stawu biodrowego.